Cześć, witam w kolejnym filmie z powtórkami przed maturalnymi. Tematem dzisiejszego filmu będzie odczytywanie własności funkcji z wykresu. Jest to jedno z prostszych zagadnień i z reguły te zadania są dosyć łatwe, lekkie i przyjemne i łatwo sobie złapać na nich punkty. Więc omówimy sobie wszystkie rzeczy, które potrzebujecie do matury. Jeżeli chodzi o maturę podstawową, dużo tego nie ma, gdyż potrzebujecie z wykresu odczytać tylko dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, wartość maksymalną i minimalną, o ile istnieje, kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie ujemne oraz monotoniczność, czyli kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca lub stała. No i najlepiej sobie te własności omówić na jakimś konkretnym przykładzie, na początek nie za trudnym. Jeżeli chcemy sobie określić dziedzinę funkcji, czyli zbiór wszystkich argumentów, czyli naszych zbiór wszystkich x-ów i chcemy ją odczytać z wykresu funkcji, to odczytujemy, dla jakich x-ów nasza funkcja tutaj jest określona. Czyli tutaj o, odtąd dotąd. Czyli liczymy sobie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 w tym miejscu mamy. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7. 7 mamy w tym miejscu. Czyli jak określamy sobie dziedzinę funkcji, to piszemy, dziedzina funkcji to jest nasz zbiór od minus 5, przedział zamknięty, ponieważ widzimy tutaj kropę zamalowaną, czyli ten punkt należy do wykresu funkcji, do 7. Czyli mamy od minus 5 do 7. I to jest nasza dziedzina funkcji. Drugą rzeczą, którą określamy, to jest zbiór wartości. To zbiór wartości już nie odczytujemy sobie po x, tylko patrzymy sobie, dla jakich y-ów nasza funkcja jest określona. Czyli widzimy, że ona jest określona odtąd, aż dotąd tutaj. Czyli naszą najmniejszą wartością funkcji, która jest, jest tutaj, liczymy sobie, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, a największą jest 1, 2 i 3. I piszemy sobie, że zbiór wartości naszej funkcji jest to przedział od minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, czyli od minus 4 do 3, 1, 2, 3. Następną rzeczą, którą odczytujemy, są to miejsca zerowe. Przypominamy sobie, że miejsce zerowe jest to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Czyli w naszym przypadku jest to miejsce, gdzie wykres funkcji przecina się z osią x. No to piszemy sobie, że nasze miejsce zerowe tutaj wynosi oczywiście minus 1, minus 2. Kolejną rzeczą, która nas interesuje, jest określenie maksymalnej i minimalnej wartości funkcji, oczywiście jeżeli one istnieją. No to widzimy ewidentnie, że nasza funkcja maksymalną wartość przyjmuje o w tym miejscu. Czyli mamy 1, 2, 3, czyli piszemy sobie, że f maksymalne równa się 3. I dla jakiego argumentu? No dla argumentu 0, czyli dla x równego 0. Z kolei wartość minimalna jest gdzie? No tutaj. I widzimy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Czyli nasze f minimalne równa się minus 4 dla jakiego x? No patrzymy sobie. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Czyli dla x równego minus 5. Kolejną rzeczą, którą musimy określić, jest to, kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie i dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne. No to spójrzcie sobie na wykres. Gdzie są nasze wartości dodatnie? No wartości dodatnie są nad osią x. A gdzie są wartości ujemne? No wartości ujemne są pod osią x. No to w takim układzie piszmy sobie. Mamy tutaj piątą własność, czyli f od x jest większe od zera. No i patrzymy, gdzie jest większe od zera? Minus 1 i 2 aż do 7. Czyli f od x jest większe od zera dla x należącego od minus 2 do 7. Pamiętajcie o tym tutaj o nawiasach. Zwróćcie uwagę, że tu w tym miejscu minus 2, no, musi być nawias otwarty, ponieważ minus 2 jest miejscem zerowym. A nas pytają o wartości większe od zera. Ale czy tu będzie nawias okrągły? No nie, bo widzimy, że ewidentnie tutaj ten punkcior należy do wykresu funkcji. I dla siódemeczki wartość wynosi 1. Czyli tu jest nie okrągły, tylko zamknięty. Tak samo mamy, jeżeli chodzi o wartości mniejsze od zera, czyli f od x jest mniejsze od zera dla x należącego. No i widzimy, o którą część wykresu nas pytają. No o to, tutaj, tutaj. Czyli mamy od minus 5, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2. Czyli znowu od minus 5
do minus 2. I ustalmy sobie nawiasy. No, przy minus 2 oczywiście będzie otwarty nawias, okrąglutki tutaj, ale przy minus 5 będzie zamknięty, ponieważ widzimy tutaj kropę zamalowaną. Bardzo się trzeba przy tym pilnować. No i ostatnią rzeczą, którą trzeba określić, jest groźnie brzmiąca monotoniczność funkcji, czyli jednym słowem, kiedy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. To funkcja, prawda, tutaj jest rosnąca, kiedy tu się wspinamy pod górę, malejąca jest, kiedy tutaj, prawda, spadamy, schodzimy z góry, no i oczywiście stała jest tutaj, kiedy jest tutaj płaściutko. No to opisujemy sobie, czyli mamy, że f od x jest rosnące w przedziale i opisujemy sobie, w jakim przedziale jest rosnąca. No to widzimy, od minus 5 aż do 0, czyli piszemy w przedziale od minus 5 do 0. Następnie musimy określić sobie, w jakim przedziale funkcja jest malejąca. No i widzimy od 0 i liczymy 0, 1, 2, 3, 4. Czyli od 0 do 4. I ostatnim rzeczą, którą musimy określić, to kiedy funkcja jest stała. No i znowu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli jest stała w przedziale od 4 do 7. I mamy określoną naszą monotoniczność. I w tym momencie określiliśmy sobie wszystkie własności funkcji, które będziemy musieli odczytać na maturze z wykresu. Mogą nas jeszcze oczywiście zapytać o punkt przecięcia się z osią Y, rzadko, ale czasami może się tutaj taka sytuacja wydarzyć. No to widzimy, że punktem przecięcia się z osią Y jest oczywiście punkt 0 oraz 3, bo 0 na x i 1, 2, 3. A teraz spróbujemy sobie określić własności dla takiej oto nietypowej funkcji, gdzie już kilka przygód nam się wydarzy. No to tak, przede wszystkim najpierw patrzymy sobie na dziedzinę naszej funkcji. I cała zabawa polega na tym, że zwracamy uwagę na to, że tu mamy jeden kawałek funkcji, a tu mamy drugi kawałek funkcji. Czyli pierwszy kawałek funkcji, jakbyśmy sobie chcieli określić naszą dziedzinę funkcji, to mamy co? Mamy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, do, o tu, minus 7, aż do 1. Czyli jest od minus 7 do 1. I uwaga, kropa jest otwarta, czyli nawias będzie otwarty. Ale czy to jest wszystko? No nie, bo widzimy, że tu jest przerwa w naszej funkcji i funkcja dalej działa nam w tym miejscu. Czyli odczytujemy sobie 1, 2, 3, czyli zapisujemy sobie, mamy tutaj od 3, znowu nawias ostry, ponieważ kropa jest zamalowana. I co robi nam funkcja? No idzie nam w nieskończoność. Czyli zapisujemy sobie tutaj nieskończoność i przy nieskończoności zawsze nawias jest okrągły. Bardzo podobnie postępujemy sobie teraz ze zbiorem wartości naszej funkcji. I znowu widzimy, że wartości funkcji odtąd dotąd, przerwa i odtąd dotąd. Czyli mamy, odczytujemy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 w tym miejscu. Do ilu? Minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2. Czyli zapisujemy sobie, że zbiór wartości naszej funkcji jest od minus 7 i znowu kropa jest otwarta, czyli do minus 2. Mamy przerwę tutaj i znowu funkcja zaczyna nam tutaj działać od 2, bo tu przyjmuje nam wartość 2. Czyli od 2, no już widzimy, że funkcja nam się nigdy nie kończy, czyli znowu do nieskończoności. 2 do nieskończoności. Teraz pytanie, czy funkcja nasza ma miejsca zerowe? No spójrzcie, czy gdzieś tutaj przecina nam oś x? No nie, czyli mamy brak miejsc zerowych. Następna rzecz, czyli wartości maksymalne i minimalne. No łatwo sobie zauważyć, że funkcja tutaj przyjmuje nam wartość minimalną i widzimy, to jest minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 w tym miejscu, czyli mamy f minimalne równa się minus 7 dla x równego minus 1, minus 2. Czyli minus 2. A teraz pytanie, czy funkcja przyjmuje wartość maksymalną? No, skoro tam idzie w nieskończoność, to będziemy mieli wartość maksymalną? No nie. Czyli f maksymalne nie istnieje. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie określić, kiedy funkcja przyjmuje wartości większe i mniejsze od zera. Czyli zapisujemy sobie, że f od x jest mniejsze od zera dla x należącego, no i liczymy, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 do 1. Czyli od minus 7 do 1. Pamiętamy o nawiasie otwartym, ponieważ ten punkt nie należy do wykresu funkcji. Teraz następnie patrzymy sobie, kiedy funkcja przyjmuje wartości większe od zera i znowu dla x
należącego i patrzymy, no tylko i wyłącznie tutaj, nie? Czyli ta część wykresu ma wartości dodatnie. Czyli liczymy raz, dwa, trzy, czyli od trzech do nieskończoności. Ostatnią rzeczą, którą musimy określić dla naszej funkcji, są przedziały monotoniczności, czyli w jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, malejąca bądź stała. Zacznijmy sobie od rosnącej, bo widzimy, że rosnąca jest w tym przedziale oraz odtąd dotąd. Czyli piszemy sobie w przedziałach od minus 2, bo zobaczcie, minus 1, minus 2 do 1. I uwaga, przy jedynce będzie nawias otwarty, ponieważ jedynka nie należy do wykresu funkcji. No i drugim przedziałem, w którym funkcja będzie rosła, to jest raz, dwa, trzy, czyli od 3 do nieskończoności. I mamy wszystko załatwione. Następnie funkcja jest malejąca w przedziale i znowu sobie liczymy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, czyli w przedziale od minus 4 do minus 2. No i ostatnią rzeczą, gdzie funkcja jest stała, no to widzimy, że w tym kawałku liczymy sobie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, czyli w przedziale od minus 7 do minus 4. I mamy określoną naszą monotoniczność. Na sam koniec zwrócę Wam jeszcze uwagę na jedną małą pułapkę związaną z taką funkcją. Spróbujemy sobie szybciutko określić jej dziedzinę, zbiór wartości i wartość maksymalną i minimalną. No to tak, dziedzina bez problemu. Widzimy sobie oczywiście, że dziedziną funkcji jest od minus 2 do 4. Przy czwórce oczywiście kropa otwarta. Z kolei zbiór wartości, bardzo dużo osób by zapisało, że to jest od minus 2 do 3 i tutaj niestety nawias otwarty, sugerując się tą kropką w tym miejscu. Ale zwróćcie uwagę, czy nasza funkcja nigdy nie przyjmuje wartości 3? No nie, przyjmuje. No bo zobaczcie, przyjmuje trójkę dla jedynki, dla dwójki, dla trójki, tu dla całego tego przedziału. Czyli tutaj nie. Tutaj jest oczywiście od minus 2 do 3. No i oczywiście związane jest to z błędem, który nam się pojawia przy odczytywaniu maksymalnej i minimalnej wartości. F minimalne nie ma problemu, bo oczywiście widzimy, że jest minus 2 dla x równego minus 2, ale f maksymalne to jest tutaj 3. A dla jakich x-ów? Dla jedynki, dla dwójki, dla trójki, dla czwórki, broń Boże, dla całego przedziału liczb od 1 do 4, czyli f maksymalne to jest 3 dla x należącego od 1 do 4 otwarte. 1, 2, 3 i 4. Funkcja przyjmuje wartość maksymalną równą 3 dla całego przedziału liczb. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o filmik związany z odczytywaniem własności funkcji z wykresu. To w opisie filmu dostaniecie linki do kilku zadań, żeby sobie poćwiczyć jeszcze zagadnienie, które żeśmy omawiali. Zapraszam do kolejnych materiałów. Jeżeli filmik się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, napisać miły komentarz, polecić znajomym. A póki co, żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!